Cześć, dziś przedstawię Wam historię samolotu F4F, a więc Groupman F4F Wildcat był pierwszym jednopłatowym myśliwcem amerykańskiej marynarki wojennej. Głównym atutem całej linii F4F nad chociażby Mitsubishi Zero była jego przeżywalność, co potencjalnie może wydać się mało istotne, natomiast jeśli weźmiemy sobie pod uwagę ilość tych samolotów, to może robić już większe wrażenie. Początkowo Wildcat miał być samolotem dwupłatowym zastępującym myśliwce F3F, jednak kiedy US Navy zamówiło F2A Buffato, firma Gruppman postanowiła zmienić układ F4F do jednopłatu. Nowy prototyp F4F2 posiadał chowane podwozie, dwa karabiny kalibru 7,62 mm, zamontowane w obudowie silnika, oraz dwa karabiny kalibru 12,7 mm, zabudowane po jednym na skrzydło. Nie było to jednak zbyt dobre uzbrojenie, dlatego w wersji F4-F3 dodano dwie kolejne dwunastki kosztem siódemek. W następnym prototypie zamontowano silnik Pratt Whitney o mocy 1217 koni mechanicznych, zmieniono też nieco konstrukcję skrzydeł i kadłuba. Osiągi nowego prototypu wywarły dobre wrażenie na dowództwie US Navy i w sierpniu 1939 roku zamówiono 78 seryjnych F4-F3. W późniejszych egzemplarzach dodano samouszczelniające się zbiorniki paliwa i kuloodporną osłonę pilota. Kolejnym samolotem typu Wildcat był F4F4. -F4. Opracowano w nim dosyć prostą metodę składania skrzydeł do tyłu. Ponadto dodano dwa kolejne karabiny maszynowe oraz wzmocniono poszycie. Z powodu dużego zapotrzebowania na myśliwce zdecydowano uruchomić produkcję w zakładach General Motors. Produkowane tam FM1 były identyczne z F4F4, F4, natomiast zrezygnowano z dodatkowych karabinów maszynowych ze względu na krótszy czas ostrzału. Firma Groupman postanowiła zbudować dwa kolejne prototypy: F4F5 z mocniejszym silnikiem oraz F4F6 z mniej przegrzewającym się silnikiem o nieco słabszych osiągach. Ostatnim i produkowanym w największej liczbie był FM2, powstały w 1943 roku na podstawie prototypu XF4F8. Od poprzedników model ten różnił się nowym silnikiem o mocy 1369 koni mechanicznych. Ostatnie 1400 egzemplarzy wyposażono w szyny startowe dla sześciu niekierowanych pocisków rakietowych HVAR, pozwalające efektywnie atakować cele naziemne oraz co ciekawe, okręty podwodne. Wyprodukowano również 21 rozpoznawczych F4F7 bez uzbrojenia. W sumie fabryki opuściło 8601 Wildcatów, z czego 450 przekazano Wielkiej Brytanii, gdzie funkcjonowały pod nazwą Marlet. Produkcja Wildcatów zakończyła się w maju 45 roku. Najważniejszym teatrem działań Wildcatów były działania wojenne na Pacyfiku. Po japońskim ataku na Pearl Harbor, Wildcaty były jedynymi myśliwcami pokładowymi US Navy. Operując z amerykańskich lotniskowców, brały udział w bitwie o Guadalcanal, w bitwie pod Midway, w tym najkrwawszych bitwach około wschodnich Wysp Salomona. Oraz pod Santa Cruz, które przez fizyczną likwidację korpusu najbardziej doświadczonych i najlepiej wyszkolonych japońskich pilotów rozpoczęły spirale upadku japońskiego lotnictwa pokładowego. W 1943 roku rozpoczęto wymianę F4F Wildcat na maszyny Groupman F6F Hellcat, które zachowując najlepsze cechy Wildcatów pozbawione były większości ich wad. Późniejsze wildcaty FM-2 stacjonowały głównie na mniejszych lotniskowcach eskortowych i bardzo dobrze sprawdzały się w roli myśliwców bombardujących. Amerykańska marynarka i piechota morska oficjalnie uznały pilotom F4F wildcat ze strzeleń ogółem 603 samolotów nieprzyjacielskich przy 178 samolotów strat własnych, co dawało współczynnik wynoszący 3,3 do 1. A tak prezentuje się klockowy model Wildcata. No i może na dobry początek zacznijmy od wad. Pierwszą z nich jest tutaj kolor. Jak pomyślimy sobie o Wildcacie, to jest to taki bardzo jasno-niebieski kolor. Tutaj jest użyty ten ciemno-niebieski. No ja nie neguję tego, że występowały Wildcaty właśnie w tym kolorze. No aczkolwiek wydaje mi się, że bardziej taki charakterystyczny byłby ten model właśnie w tym jasno-niebieskim. Drugą wadą... Jest tutaj ten garb z tyłu, on powinien tak bardziej stromo schodzić tutaj do tego statecznika, no ale domyślam się, że firma Kobi mogła nie mieć takich elementów, aby to jakoś dobrze wykończyć. No dobra, ale zacznijmy omawianie tego modelu. Z przodu widzimy tutaj nowy, bardzo ładny element wykończający ten przód. Mamy tutaj nadruk numeru tego samolotu. Z przodu, oczywiście, widzimy odwzorowany silnik. Mamy śmigło trójłopotowe, które może się kręcić. Dalej, skrzydła też bardzo fajnie wykonane. Widzimy tutaj, że ta przednia część natarcia jest taka bardzo prosta. No a tutaj, już pod koniec, faktycznie jest to ładnie wykończone mamy tutaj też nowe elementy na końcówkach skrzydeł tak samo z przodu jak i z tyłu tutaj są oczywiście oznaczenia amerykańskie mamy ruchome lotki z przodu widzimy po dwa karabiny maszynowe kalibru 12,7 mm tutaj ten element zdaje się ma przedstawiać jakiś miernik do prędkości albo do pogody tutaj jest, nie jestem pewien zbytnio a same skrzydła są wykonane pod takim charakterystycznym kątem, i to bardzo dobrze wygląda. Bardzo dobrze się trzyma no i bardzo fajnie, że Kobi w końcu zastosowało takie rozwiązanie w swoich samolotach. Od spodu tu jeszcze widzimy, że skrzydła są ładnie wyściełane tymi blaszkami. Tutaj jeszcze wystają takie elementy. To są oczywiście elementy wlotów powietrza. Do chłodnicy. Dalej, podwozie, też bardzo fajnie wykonane, z takich tutaj wielu relingów. No, one oczywiście powinno się składać w prawdziwym modelu. No, aczkolwiek tutaj to by było niemożliwe, po prostu, bo te koła one powinny wchodzić mniej więcej w to miejsce. No, jak chcemy zrobić bardzo detaliczne te podwozie, no to jednak ciężko by było to zrobić. Ok, teraz przejdźmy sobie do kokpitu. Mamy tutaj pełno ładnych nadruków, między innymi tutaj zestrzelenia tego pilota. Tutaj zdaje się, to jest jakiś kod taki charakterystyczny dla niektórych maszyn amerykańskich. Dalej mamy kabinę pilota. Moim zdaniem jest ona bardzo ładnie nadrukowana. Widzimy tutaj tą charakterystyczną klatkę dla tego modelu. Możemy sobie go oczywiście otworzyć. No i tam w środku znajduje się pilot. Z bardzo ładnym nadrukiem torsu. Jest on oczywiście wyposażony w maskę tlenową. Dalej przechodzimy do tego nieszczęsnego ogona. Bardzo spodobało mi się tutaj to rozwiązanie z użyciem nowych elementów wypełniających całą tą konstrukcję. No, jak sobie popatrzymy na bryłę tego modelu. To faktycznie jest ona bardzo dobrze oddana. Widzimy też że konstrukcja tego prawdziwego samolotu czerpała i z dwupłatowców i z jednopłatowców głównie dlatego, że skrzydła są osadzone tak wysoko. No i ta bryła, nie wiem jak wam, ale mi trochę przypomina takiego małego Thunderbolta. Jeszcze przechodząc tutaj do ogona, mamy tutaj nadruk F15, czyli numer tego samolotu, oznaczenie amerykańskie. No i jest taki lekko zarysowany pas takiego jakby kamuflażu od spodu. No moim zdaniem lepiej by tutaj wyszło jakby kobi użyło dwukolorowych elementów wtryskiwanych osobno. Po pierwsze, nie mielibyśmy tutaj takiego złudzenia, że coś tutaj nie pasuje między tymi kolorami, a po drugie nie mielibyśmy również tutaj tych takich pasów niebieskich. Przejdźmy jeszcze na chwilę do tyłu. Mamy tutaj oczywiście statecznik pionowy z takim charakterystycznym malowaniem dla amerykańskich samolotów. Oczywiście nowe stateczniki poziome. No i bardzo ładnie został tutaj wykończony ten tył z tymi ćwiartkami. Te tutaj, te niebieskie, zostały zamontowane na takich pałąkach z zaczepami, przez co możliwe było dodatkowo zamontowanie tego statecznika pionowego bez żadnego kosztu właśnie dla tego tyłu. Przechodząc do podsumowania. Moim zdaniem jest to bardzo udany model, i te wady, o których wcześniej wspominałem, mogą wydać się dla Was mało istotne i faktycznie zakupicie ten model, zwłaszcza jeśli jesteście fanami amerykańskiej marynarki wojennej. No i ja czekam jeszcze na więcej samolotów właśnie z amerykańskiej marynarki wojennej, takich jak SB2U, TBD i, i tym podobne. A na dzisiaj to by było tyle. Trzymajcie się i cześć!